making with Jive Boy. When it hits you, yes, indeed. Yes, 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 you shine. When it hits you, yes, indeed. Yes, yes, yes. When it hits you, yes, indeed. Yes, 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 you shine. When it hits you, yes, indeed. Yes, indeed. Yes, you, you holler, yes. One, indeed. Two, three. Cześć, siemano, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Spraw Pożniwych 2020. Takie samo przywitanie, Mister Adam 15 z nami i wielki oczekiwany remont naszej talerzyłeczki. Jak widzicie, mamy tutaj dzisiaj dwie tajemnicze paczuszki od firmy Zenox. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Oczywiście dla was też coś mam, bo mam 7% kod rabatowy na całe zamówienie. W opisie będziecie mieli link i będziecie mieli co trzeba wpisać. Mafia Solet 7, jest to na całe zamówienie do końca września, więc moim zdaniem warto to wykorzystać, bo 7% to nie mało, a my zobaczmy sobie, co będziemy mieli w środku. Niestety nasza, że tak powiem, folia nie wytrzymała tak, o Jezus Maria, całego transportu. I jak sami dobrze w środku widzicie, mamy talerze, jest tutaj z tego, co się nie mylę, 28 talerzy, bo tyle właśnie mamy na naszej talerzówce. Talerzówka już jest rozebrana, jest przygotowana do malowania i zobaczmy sobie, co będziemy tutaj mieli w środeczku. Kurczę, już nie pamiętam, kiedy na tym kanale jakiś unboxing był. Chyba jak żeśmy sobie ogarniali naszego 3P-ka i ogarnialiśmy właśnie malowania. I teraz tak, co my tutaj mamy? Utwardzasz? Tutaj, majster, co myślisz, co tu będzie? Czekaj, szukamy, szukamy, szukamy. Nie wiem, podkład. Polska, rozcieńczalnik, okej, okay. A tutaj będziemy mieli lakier syntetyczny, kolor meksykańska czerwień, tak? Meksykańska czerwień, myślę, że będzie naprawdę bardzo fajnie tutaj nam to pasowało. Dzisiaj Adaś będzie bawił się w malarza, ja będę bawił się w mechanika, będziemy wymieniać te talerze wszystkie, też później będę sobie malował te mniejsze części, które będą w talerzówce, w międzyczasie gdzieś tam jakieś ujęcia połapię, że tak powiem, do nagrywania. Także naprawdę paczuszka konkretna nam tutaj wjechała, ale jak sami dobrze widzicie, mamy też paczuszkę tutaj drugą, o której wam wspominałem, że jeszcze jeden remoncik, tak, tu jest twoje, że tak powiem, sumsiot. Tutaj mamy mniejszą paczuszkę i w tej paczuszce ona też niestety nie wytrzymała transportu, może nie będę całe rozpakowywał, bo nie wiem, czy damy radę dzisiaj to ogarnąć, ale znajduje się tutaj 100 sztuk gwoździ do bron. Jest tutaj chyba 50 zagiętych i 50 prostych, więc będzie fajnie też w bronach sobie to wymienić, bo po poplonie właśnie będziemy sobie śmigać. No tutaj, że tak powiem, już nie miało co bronować, bo naprawdę było tego niewiele, także zobaczcie sobie. Sami, no tutaj już na kupę lat to nie było wymieniane. Od razu jak zostanie farby, pomalujemy też sobie brony, ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Są czarne, to są czarne. Na przykład, które
piosenkę i nie mogę znowu spać. Łez wylałem całą morza, dzisiaj nie mam siły łkać. Może chociaż mi pomożesz, bo nie chcę odczuwać strat. Chciałem pić i nie żałować, dzisiaj tonę tak jak wrak. Rest in peace, Kapitan Morgan, wszystkich dobrze z legend znam. Mordeś tylnie, moja całą łajbę. Piszę cię na wierszek, słowa pisze serce. Mordeś tylnie, moja całą łajbę. To skrzypi. Adaś sobie już powoli zaczyna dziorgać z malowankiem. Musi sobie wszystkiego dobrze powlewać. O. Mam rozkręcone wszystko, to trzeba będzie później ładnie poczyścić. WD 40. Proszę ja was bardzo. Pięknie wiedzie. Musimy sobie część ciochy ładnie poodkładać w jakieś rozsądne miejsce, a na białym nam się to będzie rzucać. O, puściutkie jest, także gitara. Pierwszy talerz zaraz będzie praktycznie za nami, tylko my sobie musimy coś tu wymyśleć, żeby podłożyć. O. No i cyk, spadło. O. Tu są zawsze pierwsze. Są dwa talerze, żeby było wzmocnienie. Wiadomo, kamienie, to wszystko zawsze gdzieś od brzegu są bardziej prawdopodobne, że się zdarzą niż gdzieś w środku pola. Dobra. Tu mamy dystanse. To wszystko też sobie później poczyścimy, jak będziemy rozkładać. Ale piękna czerwień. Sąsiad, piękne to. Oj kurczę, dawno takiego ładnego odcienia czerwonego nie widziałem. Meksykańska czerwień, no proszę ja was bardzo, czemu by nie. Dobra, tu widzę, że to wszystko idzie. Tu były niektóre rozkręcane. I dlatego tak. Powiem wam, że jeszcze kiedyś to i się spokojnie na tych talerzach przejeździ, bo one wcale dużo nie są rozwalone. No i tutaj jedna z najważniejszych, że tak powiem, rzeczy u nas w tej talerzówce, bo to, żeby to wszystko ładnie chodziło, to musimy mieć to. Później wszystko ładnie jeszcze obczyścimy, ja tu sobie pomaluję, pędzelek kupiłem, zapryskam takim specjalnym kwasem, żeby ładnie to wszystko odbrudzone od oleju podomywać. Troszkę roboty, ale jak to tak fajnie wszystko schodzi. Też dużo dało to, że porobiliśmy sobie wczoraj w polu. Więc to jest naprawdę duży plus, bo nam się to wszystko ładnie obruszało. To co tam było troszeczkę z rudą złączone. Zobaczmy, czy jest jakaś różnica. Nie, nie ma żadnej. Okej, fajnie. Żeby nam się tu nie myliło, ani żeby robić niepotrzebnie, żeby nie robić niepotrzebny nieporządek. Może już chciałbym zobaczyć, jak będzie to wyglądać. To będę składał sobie jedną, rozłożę i od razu, póki wszystko pamiętam, mimo że tu jakichś większych trudności nie ma, to będę sobie od razu takie rzeczy składał. To jest ostatnie. Rozkminimy. Ten ostatni talerz zostawię, bo łatwiej mi będzie
tutaj doczyścić. A dać już pierwsze maźnięcia robi i z daleka już widzicie sami, jak ten kolorek pięknie wygląda. Wszystko pryśnięte. Zaraz zresztą fajnie zobaczymy, jak to będzie schodzić. O, tu dużo tego jest, więc muszę jeszcze z dwa razy pewnie prysnąć. Ale tak to dosyć dobrze to czyści. Dwie już mamy złożone praktycznie w 100%, bo jak widzicie już na tych mam przygotowane te wszystkie gumy, śruby. Tu akurat jeszcze mi schną, więc teraz tym się nie będę zajmował. Jeden już mam przygotowany praktycznie do malowania i zostało ściągać ostatni. Adaś też jeszcze właśnie czeka na urobienie ostatniego zbiorniczka, żeby już domalować talerzówkę i domalować te wszystkie duperele, dlatego teraz chcemy to porozkręcać jak najszybciej. Czekaj, teraz tak, te elementy leżą tutaj, to te weźmy trochę dalej i je zostawmy tutaj, je później poczyszczę, żeby było gdzie malować i kwit. O kurwa, coś już widzę, że będzie ok chyba. To idzie zaraz do czyszczenia, to możesz mi iść tam zanieść na tamten talerz. Najwięcej problemu było z tymi z poprzednimi. Dobra. Bo ten poprzedni się trochę naszarpałem, bo nie chciał w ogóle puścić. Bez młota to nie robota tam. Ale najgorsze pierwsze trzy były, bo później już szło dosyć ok. Kurde, to będzie teraz na lata talerzówka, szczerze wam powiem. Bo jeszcze drugi zestaw tych talerzy spokojnie pojedzie kupę czasu. Teraz tak, czekaj, o, małe spojrzonko. Trzymam. Żebym pamiętał, ten jest przedostatni. Ten, co teraz wyciągłeś, dobra, położyłeś go na ziemi. Bo nie chcesz mi się zdjęcia robić. Raczej będę wiedział, że to będzie. O, ten nam się tu ładnie. Nie, tu widzę. Przekręcił się. O. Ty chyba się zdjął. Czekaj, ja nie przetrzymam, mam. Ok, i to leci do malowania. Zaraz jeszcze to wtedy wyczyszczę. Dobra, to i to, czyli ja muszę lecieć wyczyścić. A ty możesz sobie urabiać już w takim razie.
zobaczmy, jak to wygląda pod tą gumą. Niby nie musiałbym tutaj czyścić, nie musielibyśmy tego malować, bo tu i tak nic więcej, tylko ziemia się zapycha. No ale przynajmniej będzie już miarkę zrobione. Akurat wszystko to właśnie chcę powyciągać ładnie, pomieszać, bo pełno piachu tego wszystkiego. A wiadomo, to się przez to później zużywa. Kolejna zabita śruba. Kurde. Przynajmniej później nie ma problemu z dopasowaniem, bo tak jest właśnie też i w tym, bo nie chciała ta śruba wyjść. Mamy moteczek. Spróbować spróbuję. Jak nie wyjdzie, to trudno. Podniosłem tą, czyli ta jest, że tak powiem, pierwsza. To muszę pamiętać. Czyli ta będzie szła jako zewnętrzna, jak tutaj. A teraz zobaczmy, co mamy tu. Troszkę więcej tego. No to faktycznie, a, bo tu ma zapchane, to musimy wyczyścić, czyli ta wcale nie była, że tak powiem, naoliwiona. Wyczyszczone. Więc też to teraz na świeżo, jak się zaleje, to spokojnie już wytrzyma. Spróbuję wódekiem, bo większe ciśnienie będę miał. Okay. A jak tu? To jest ok. No i cyk, ostatnie praktycznie talerze, składamy ostatni wałek i koniec na dzisiaj, skończone już malowanie wszystkich praktycznie elementów, gdzieś tam jedynie wiadomo, trzeba będzie pędzelkiem podjeżdżać. Z jednym się troszkę naszarpałem, bo było zaspawywane i nie chciał talerze kurczę prowadzić. Się nawojowałem z dziadem 20 minut, ale tu już idzie w porządku, dobra. Na razie oprzyjmy to tak. Te były karbowane, tu był ten długi. Tam jest tył i jest. Czyli teraz musimy sobie tego wziąć. Tu żeśmy końcówką malowali, nie chciało nam się dorabiać. Tyle to już. Tak, praktycznie tego zaraz nie będzie widać. Będzie stał już. Fajnie to wygląda.
wiem, że się powtarzam, ale naprawdę efekt jest przekozacki. Jak z takiej starej talerzówki można było zrobić coś takiego fajnego. Po prostu trzeba czasu i chęci. No i many, many. Ale za to efekt jest naprawdę już fajny. Ok, też już weźmiemy dwa. Dzisiaj już nie będziemy tego składać, żeby tam, wiecie, gdzieś nie dotknąć, żeby nie pomazać. Odczekamy jutro, jeżeli sobie o 7 rano czy o 6 wstanę, bo jutro już wjeżdżam. Wracamy z powrotem. Więc... cześć. Więc kurczę, no... nie dość, że rano trzeba stadion złożyć, to jeszcze muszę jechać nagrać dla was vloga i nagrać film pod muzykę. Więc ciekawe, jeszcze dzisiaj Bronek przyjeżdża. To w ogóle może jutro... tak to chociaż pojedzie ze mną na pole i może mi pomoże ponagrywać. To by było wiele, wiele szybciej. Ale to mówię, zobaczymy. O, dzisiaj cały dzionek zleciał. Plecy już mnie trochę bolą, wam powiem szczerze. Ale tak cały dzień praktycznie na kucka, tu ogarniać te wszystkie elementy, czyścić, to wszystko było na kucaka, więc się też nie ma co dziwić. Jeszcze jak tyle w trasie i w ogóle to... O, proszę. No i... i trzeba przeczyścić troszeczkę. Bo niestety... jest zary. Co? Ja czyściłem, ale końcówki nie czyściłem, bo ona w piach mi wpadła, to ja zawsze na koniec już jak mam wszystkie. No, żeby nie było, poszło nam 1,5 litra. 1,5 litra, bo było 2,5, to i taki litr porządny został, że tak powiem. Oj, czekaj, żebym się nie zapędził. Jak to było? Od tej strony, to tak, na ostatnią, czyli dobra. Czyli talerz i końcówka. No to później przykro by mi się zrobiło, jakby trzeba było rozkręcać. A tym bardziej, że jutro już nie będzie na to totalnie czasu, nie wiem, później sobie tak mniej więcej w głowie zwizualizuję, czy które gdzie talerze, żeby jutro już się nad tym nie zastanawiać. Dobra, ułożyły się w miarę. Bardzo ostatni talerz dla pana. I już wnosimy. Dobra, ja teraz potrzebuję jeszcze WD-ka i potrzebuję szczotki, ale rozpierdzia na tym podwórku. Dobrze, jeszcze chociaż może za widoku uda nam się posprzątać, a raczej powinno. Zostało mi ostatnie poczyścić śruby i gumy do tego ostatniego zestawu. I powinno być kwit. Moim zdaniem powinniśmy być zadowoleni. Ja. Taki sprzęt, który mieliśmy do dyspozycji. To naprawdę... No i szybko, i czas. Bo bardzo nas gonił niestety czas. Dobrze, że wczoraj zrobiliśmy tą robotę, jaką zrobiliśmy, czyli obmyliśmy talerzówkę, tak, bo pewnie będziecie mieli ujęcia w tym filmiku z mycia właśnie, z ogarniania jej. Żeśmy doskrobali te elementy, które były gdzieś tam, ta farba tak nieciekawie na szybko pomalowana. Więc to akurat fajnie, że udało nam się zrobić. Będzie wiele komentarzy, że mogliśmy to zrobić lepiej, no ale tak. Na to, co mieliśmy czas, no to myślę, że... Wiecie, jakbym tu mieszkał, to też by było całkiem inaczej, bo bym sobie to nie robił 2 dni, tylko bym to robił od samych żniwa. Niestety, no czas goni i niestety się tak nie da. A no tak, dobra, sorry. Ale szczerze, najbardziej podoba mi się ten ostatni, z racji tego, że ma najfajniejszą rzecz, bo tu jest dosyć fajnie zrobione, fakt, że tu trochę zaspawywane, ale ma bardzo fajną nakrętkę, która nam tutaj do końca fajnie wjeżdża pod... tą właśnie podkładkę. Załapało. W tamtych tak było troszeczkę. No jak widzisz, wyczyszczone właśnie wszystko, to zresztą sam widzisz, jak udało się wyczyścić fajnie do malowania.